Siemano, z tej strony Filo, a to kolejny odcinek z Team Tirana. I dzisiaj sobie jakiś temat będziemy musieli obrać do pogadania. Swoją drogą, nie wiem czy się chwaliłem, ale mam już 11 double jumpów. I też mało osób gra, ogólnie chyba w Minecrafta. A dzisiaj o czym mógłbym pogadać? No mógłbym temat tego, jaką kolejną serię ograć, ponieważ skończyłem Wieśka, to przydałoby się coś nowego znaleźć. Moim pomysłem jest Gothic, generalnie, żeby go tutaj ograć, nagrać i w ogóle. Ten pomysł z Gothiciem jest taki jeszcze, żeby kurde z kamerką spróbować, ale to jeszcze nie wiem, muszę się przemóc. No i poza tym to kurczę, chciałbym powoli odkurzyć Shit czy Gita, tak? Bo to była najbardziej kreatywna seria moja. Najbardziej wymagająca ode mnie, o, że nie polegała na tym, że coś ogrywam tylko i wyłącznie, tylko jeszcze wiecie, dodatkowo tam opinia tej gry i żeby znaleźć w ogóle taką, która może być mniej znana, chociaż ten cookie clicker to trochę się nie zgadza z tymi kryteriami, no ale cóż. Miałem pomysł, żeby sobie przejść jeszcze raz Archipelago na Shit czy Gicie i opinię o nim wyrazić, bo w sumie już mamy około chyba 9 miesięcy od kiedy właśnie powstał tamten materiał, co się nie nagrał ostatecznie. Znaczy nagrał się, ale bez obrazu. Mógłbym się tym zająć, ponieważ to jest idealna gra pasująca pod ten format, ponieważ jest po pierwsze mało znana, tania. No nie chcę za dużo spoilerować w sumie. Więc jeśli się za niego kurde wezmę, to uważam, że to jest gra typu ideo pod ten formacik. No ale co dalej, kurczę? Mamy jeszcze Just Playa, który mi wisi i mogę zdradzić, że coś tam sobie działam na tym świecie, ale już generalnie czuję, że nie mam pomysłów co dalej robić, nie? Że tak trochę na siłę jakby wszystko jest. Nie wiem czy kumacie, że po prostu nie ma co robić na tym świecie i pozostaje mi tylko już chyba przejść Minecrafta na, tak prawdę mówiąc, czyli do tej twierdzy udać się, pozbierać wszelkie pałeczki Blaze'ów, później oczy Endermana i po prostu, wiecie, no, znaleźć portal do Endu. To jest mój jedyny pomysł aktualnie. Zastanawiam się, czy zakończenie tego Just Playa później w jednym odcinku sklecić, czy może na dwa rozdzielić, że tutaj najpierw przygotowanie do Endu. O, chyba tak zrobię właśnie, że jakieś przygotowania do Endu i na końcu, no to już samo zabijanie smoka. Chociaż wiadomo, wiem, że po przejściu Minecrafta możemy później się bawić w tym endzie, tak? Zwiedzać te wyspy, które tam są, tylko nie czuję tego sensu, że po co mam to robić, nie? Coś takiego mam. Więc tak wygląda sytuacja. Tą drogą jestem trzeci. Znaczy wiem, że tylko 10 osób było, ale to i tak, kurczę, coś bardzo długo się trzymam przy życiu, nie? To jest troszkę, kurczę, dziwne wręcz, ale dobra, już spadłem na samo dno, więc tylko się zgadza. No i kurczę, o czym mógłbym jeszcze pogadać? No, te Gothiki mam w głowie, ale też, kurczę, Wiedźmin 2, nie? Tylko będę musiał sobie sprawdzić, czy jestem w stanie go nagrywać w fajnej jakości, z fajnymi FPS-ami, ponieważ wiem, że wymagania już będą większe na Wiedźminie 2, na pewno. Tylko nie wiem jak bardzo, no na pewno na trójkę to aktualnie, o kurde, z tym sprzętem nie ma co. Dobra, trzecie miejsce mamy. Fajnie. No ale wracając tam do tematu, to wiem, że na trójkę to nie ma, no nie ma bata, żebym był w stanie teraz ją przejść nagrywając w ten sposób, bo bez nagrywania to na spokojnie by dało radę, ale z nagrywaniem już mogą być problemy tutaj, bo to jednak trochę zmniejsza możliwości. O kurde. No nie! O kuźba, to nie może się tak skończyć, że pierwszy odpadnę. Jasie. Wszystkie double jumpy, żeby powrócić. Ale mnie gościu załatwił, jak spadł na mój klocek. W każdym razie, no, z trójką się nie łudzę, ale z dwójką jeszcze spróbuję ją nagrać. Może jednocześnie będę i Gothica i dwójkę przechodził, nie wiem, chociaż raczej się chyba wolę skupić na jednej grze. Wiadomo, pewnie początki dwójki nie będą takie dynamiczne, jak zgaduję. Tak samo w sumie jak w każdej innej grze, ale że początek nie jest jakiś, kurczę, niesamowicie dynamiczny, ale
Kurde, nie spadłem. Chodzi o to, że na początku każdej gry, no to może wkraść się myśl, że tu jest za mało dynamicznie i potrzebuję coś drugiego przychodzić w tym samym czasie, bo tak miałem właśnie z tym wieśkiem i dlatego był Minecraft i wszystko inne w sumie w międzyczasie. Bo jakbym od początku wieśka się tak wciągnął jak od teraz od jego końca, to wątpię, że czy bym chciał w ogóle Just Playa nakręcać. No i co? W ogóle jestem strasznie w szoku, bo strasznie dużo osób ostatnio w ogóle, od kiedy wróciłem, to te filmy z wieśka ogląda, nie? I nie wiem, czy to jest związane z tym, że WK tam na materiał mój widziało i na odcinku to sprawdzali, czy po prostu, że akurat trafiłem tak teraz z powrotem w fazę, że wszyscy nagrywają tego Wiedźmina i wszyscy go też oglądają, bo sobie zobaczyłem, że tam, o kurde, jak sobie sprawdzałem, to tam aktualnie się jeszcze tym zajmuję, wieśkiem, to, że chyba jeszcze są trzy równolegle, kurde, jakieś serie z niego robione. No niestety spadłem. Kurde, cieszę się, że i tak dużo osób wybrało, kurczę, moją, nie? Mimo, że ja mam miniaturki bardzo proste, to całe złoto uważam, że kryje się już w tych materiałach, które nie są moim zdaniem złe przynajmniej, nie? Moje zdanie jest takie, może się mylę, może nie. Król to wie. Ale miniaturkowo, no to wiem, że jest na pewno jeden Ludek, który zajebiste miniaturki robi, moim zdaniem, tylko kompletnie nie pamiętam, jak się nazywa, ponieważ mi mignął parę razy, ale generalnie jak zobaczyłem miniaturkę, to stwierdziłem, że gdyby mnie nie nagrywał Wiedźmina, to bym obejrzał u niego, ale no, że nagrywam i go przychodzę, no to jest jak jest. Mimo, że to odcinek z TNT Runa, to zobaczymy TNT Taga jeszcze, jak to wygląda, bo w sumie nigdy nie grałem. Mam Bloodline, kompletnie nie wiem, o co chodzi w tym trybie. Czy to jest coś na zasadzie berka, że się bijemy i ten, że ten, czy o co chodzi? Chociaż mapa jest trochę duża, ale to w sumie pasuje, żeby było jak uciekać. No ale chciałbym właśnie podziękować, że tak wielu z was się zdecydowało obejrzeć tego Wiedźmina. I to bardzo naprawdę licznie, nie? Bo spodziewałem się raczej wyświetleń rzędu 30-60, poza jakimiś może ewentualnymi... O co chodzi? Muszę kogoś uderzyć? Okej, dobra, czyli to jest berek, o czym mówiłem. Muszę sobie przypomnieć, co ja pitoliłem przed chwilą. Spodziewałem się właśnie wyświetleń rzędu 30-60, tak, to mówiłem. O kurde. No nie gadaj, że to tak będzie wyglądało. Może się uda przeżyć. Zobaczymy. Kurde, gdzieś mnie tepnęło. Kurde, i wybuchem akurat. No nic. Szkoda. W każdym razie się zaskoczyłem po prostu wyświetleniami, jakie były. Ponieważ były naprawdę spore. No, w paru materiałach został przekroczony, w paru, w kilku nawet. Zostało przekroczone 100 wyświetleń. 6, nie, 7 w sumie subskrypcji przybyło od kiedy wróciłem, bo jedna uszła, bo to chyba ktoś po prostu, kto jak WK było, zasubskrybował tako. Normalnym jest, że po czasie stwierdził, że w sumie no, skoro go nie oglądam, a zasubskrybowałem go, bo komentarz zostawiło WK, no to bez sensu mieć go w subskrybowanych. Zostały mi 3 materiały do uploadnięcia, w sensie... Inaczej, wszystkie są uploadowane, tylko jeszcze 3 muszą się po prostu zobaczyć światło dzienne na YouTubie, bo są jako zaplanowane, nie? Więc nie wiem, jak one pójdą w tym zakończenie, no ale zobaczymy. A co do tego materiału 48 odcinka z Wiedźmina dodatkowego, bonusowego, to on się pojawi, ale w niewiadomym terminie, bo muszę po prostu złapać takie natchnienie, żeby się tym zająć, bo to... Jest coś, co trochę czasu może mi tutaj zeżreć. Swoją drogą w sumie nie wiem, czy osoby, które oglądały Wieśka, tutaj też będą w sumie dla innych serii, takich jak ten materiał, no bo Wiedźmin o Minecraft to jest trochę różnica, no i zobaczymy, czy jak to kurczę wyszło. To będzie tyle w tym odcinku. Trochę sobie kurczę pogaworzyłem.
pogawędziłem i w ogóle inne takie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki pogantekowy odcinek się spodobał. Generalnie z reguły na tym polegają odcinki z TNT Runa, czy też innych minigier, jeśli gram samemu. Ponieważ traktuję po prostu jako formę takiego wyrażenia, wyrzucenia z siebie wszystkiego, co mam do powiedzenia odnośnie kanału. No i tak to właśnie wygląda. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Miłego dzionka, wieczorka. No i cześć!